Moja przygoda z Wisłą rozpoczęła się w styczniu 2005 roku, kiedy po raz pierwszy mogłem wejść do szatni Wisły Kraków. Od pierwszego podgrzewanego boiska. W moim domu zawsze była Wisła. Ta prawdziwa przygoda z Wisłą Kraków zaczęła się 2 miesiące temu. Nie opuściłam meczu, jak on grał. Że taki klub jak Wisła Kraków zainteresował się moją osobą. A drugie to po latach, jak zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski i już jako kapitan Wisły Kraków mogłem podnieść do góry to trofeum. Pamiętam mecz Wisły z Parmą i bramkę Kamila Kosowskiego na 1-1. Piękniejszy mecz to z Barceloną. Wysokość Barcelony w stosunku do Wisły w tym czasie, no to była niesamowitym przeżyciem. Ale ja się wykończę, jak Boga kocham, ja się tam wykończę. Ale jaką chorą to już, jak już nie mogę, to bym jechał, ale tak to... Najtrudniejszy moment związany z Wisłą to moment podjęcia się pełnienia funkcji prezesa klubu. Miałam obawy, nie miałam wątpliwości. Przykładowo w tamtym roku zalało nas tu, gdzie po przejściu 2 godzin uzyskaliśmy warunki do gry. To oczywiście odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Zabrakło nam niewiele, aby tam dotrzeć, żeby tam się znaleźć, no ale niestety. No jak byłam chora i opuściłam jeden mecz, to najbardziej przeżyłam. W naszej obecnej sytuacji Wisła potrzebuje ludzi wiernych, oddanych, dla których Wisła to nie tylko mecz, ale całe ich życie. Wisła potrzebuje 12 bohatera. Ja myślę, że to muszą być ludzie związani z Wisłą Kraków, którzy rzeczywiście będzie się im coś chciało robić w tym kierunku. Dobrych kibiców i żeby Wiśle pomogli, czy na złe, czy na dobre. Bo nie być kibicem, że jak dobrze to jest, a jak coś źle, to dawaj po nim. No tak jest?